Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. Moi drodzy, troszeczkę się namęczyłem, ponieważ myślałem, że już dzisiaj nie wyrobię w ogóle z nagrywaniem. Jest 16:35, odcinek wchodzi teoretycznie o 18, ale już teraz wiem, że po prostu się nie wyrobię. Nie ma takiej opcji, nie ma szans, nie wyrobię się. Więc pewnie odcinek będzie o 20, no ale nie zostawię was oczywiście bez odcinka, to się od razu nie martwcie. Twoje kroki odbijają się echem w obecności starszych bogów. O kurka, wódka. Kościół chyba Almera. Szukujesz urny w poszukiwaniu czegoś użytecznego. Znalazłeś duct tape. Dobra. Kolejna heroinka. Rotten Meat. Wiem, że były komentarze. Moi drodzy, naprawdę nie dałem rady ich przeczytać. I ledwo w ogóle się wyrobiłem z nagrywałem tego odcinka, ale powiem wam osobiście, że ostatnio z Turcjanem, na pewno kojarzycie Turcjana, bo jakby nie patrzeć, on robił odcinki z Project Zomboid. Ostatnio zagrywamy się totalnie w Isaaca, więc tego Isaaca na pewno będzie dużo, od razu wam mówię, będzie mega dużo Isaaca. Turcjan jest po prostu tak świetnym graczem w tego Isaaca, że no jestem po prostu aż zaskoczony. Dobra, wydaje się, że jest tu coś na... I że jest na coś, jest tutaj na coś miejsce, tak. Istnieją tutaj, jest tutaj wyrzeźbiony prawdopodobny język. Relacje ludzkości. Istnieje na coś miejsce, oczywiście to samo. O, coś było innego. Męczennik, który próbuje pokonać swoich bożków. Jest tutaj tak napisane. I tutaj mamy... Głód i zemsta. Ciekawe. Nauki Almera są zapisane w Biblii. Sporo tego tu chyba będzie. Oko za oko powoduje, że wszyscy są ślepi. Ale kiedy każdy zaangażowany jest już ślepy, jest niewiele do stracenia. Ślepy w dążeniu do władzy? Tak, jestem ślepy w moim dążeniu do zemsty. Mam tutaj jakieś rysunki. Tutaj mamy głód i zemstę. Tutaj mieliśmy... Co to było? A, operacja ludzkości. No i tu oczywiście pokonanie bożków. Ciekawe. Dobra. Kościół Almera, poziom pierwszy. Tu coś jest, cholercia. Tu coś jest. Jest tutaj coś zostawione w toolboxie. O, znajdujesz notatki Craftmana. Nie wiem, co to znaczy Crafton. W sensie to jest nazwa jakiegoś zawodu. Rzemieślnika. O, właśnie. Raczej to już nie jest ten nasz Craftman. Nie do końca wiesz, na co patrzysz. Widzisz brutalność i wszystko, co obrzydliwe w kawałkach. Czyli po prostu człowieka. Puste wiadro. Na samym dnie jest wysuszona krew. Dobra, idziemy dalej. O, jesteśmy tutaj. Cloth Fragment, świetnie. I wchodzimy na górę. Nawet nie zdaję sobie sprawy, jak wysoki był ten kościół. Ja spadłem? Co się stało? Oprócz tego, że mam Buddy 18, to nie. No bez jajec. Bez jajec, proszę. Aż się okaże, że ogólnie miałem 18. Nie no, 38, zabrało mi 20. To za dużo. Teraz wiem, że to można spaść, a przynajmniej troszkę nie będę teraz tego tłumaczył. Po prostu lecimy dalej do przodu i tyle. Z pewnością wrócimy się, żeby wylewelować postacie, żeby też wszystkie te główki swoje pooddawać. Długo się chyba powtarza nad wszystko. Też nie, to jest oil. Co innego. Wchód sobie na razie zostawimy. Zbierajmy te wszystkie urny, czy teraz szylingi, white vial, jakieś smolki. Malki już chyba mieliśmy, no troszeczkę jesteśmy na minusie, no. Trudno. Trudno. Dobra, to jest to samo Craftman Notes.
Gazwajal, tym razem gorszy lód. No, kara musi być. Kara musi być, niestety. O kurczę, jak śmiesznie. O, to coś co wisi. Lina jest przywiązana do wspornika, do belki. Investigate. Rozumiem, że tutaj będziemy mogli go ściągnąć. Wygląda na to, że na końcu wisi ciało mężczyzny. Mężczyzna już dawno jest martwy. Możesz to stwierdzić po samym smrodzie. Dobra. Padł. Tam jest jakiś miecz. Tutaj też coś jest. Rozumiem, że teraz pewnie belka nam pierdyknie. To jest przejście. No. What the fuck? Pillarman, co to jest Pillarman? Nie wiem. What the fuck? Mogę uciec? Nie, tackle. No, z 18. Ej, jeszcze raz spróbujemy. No. Ej, on nie jest ciężki. Dobra, zaczął skakać. Czy tak się przygotować do biegu, jakby wiecie. Dobra, na pewno już nie chcę tutaj podejść. To mnie czasuje? Nie. Shiftem strzela, kurde, nie z pasją. No bez jaj. Ile was jest? O! Nawet nie odczuł strzału, what the fuck? Co on tutaj ma? Rectus abdominis, co to jest? Mięsień prosty brzucha. Dobrze wiedzieć. A coś innego jeszcze masz? Tylko torso. Masa mięśni brzucha. No spróbujmy, no tak już pewnie dupa będzie, jeżeli chodzi o nasze taki. Dobra, walnijmy go w mięsień. Mięsień mu jednak nie spadnie. Walimy go w torso. Kurde, co to są za stwory? Miss? Próbujemy teraz uciec? Nie? Pewnie tak to leci. Fuck. Bulldozer, miss. Nawet nie próbuję, no. Nie próbuję. Nie wiem jak go zaatakować. Serio nie mam pojęcia. Malina zaraz tam umrze. Jeżeli teraz byśmy to wygrali, to jeszcze bym to stawił. O, dobra. Ej, nie jest trudny, tylko od cholery amunicji straciliśmy. To fragment. Na pewno Marina już schodzisz z tego. My w ogóle jesteśmy chyba głodni, prawda? 53 hunger. Nie, jeszcze nie jesteśmy głodni. Kurde, ale Lipton. Ale Lipton. Teraz będzie Herakokahash LSD. Będziemy bawić. Dobra, Axe 64. I Pipe Wrench również 64. No ten aks do mnie przemawia. Co w ogóle co to jest? Srebrny naszyjnik z zasadzonym kamieniem duszy, aha. Ale otherworldly, co to znaczy? Nieziemski 82%, co? Soul Devil Knuckle, nie wiem dokładnie co on robi. Optimize, nie no, tego to ja nie chcę. Ty masz mieć Iron Spear. No, tak miało być. Mówię, jest szansa, tylko właśnie, jeszcze jedno.
bo ja tu się zapomniałem trochę. Ja wiem, że ja tak te tutaj różne rzeczy cały czas przemieniam. Ring of the Steel Blood. To nie to. On już to ma? Nie. Ej, kurde, bo się pogubiłem. Life Force, dobra, to był ten Ring of Wraiths. Wraiths? Chyba tak. On nawet nie poczuł tego strzału. Napotykasz na ciało kobiety w sukni ślubnej, wiszącej na końcu liny. Coś błyszczy w jej ręce, w jej dłoni. Odwiąż linę. Teraz sporo tych rzeczy takich jest, wiecie. Czy widziałem go? No ja. Dark Marina is weak from hunger. Fear and hunger. Dobra, weźmy sobie to ustrzone mięsko, przynajmniej trochę, bo nie chcę jeszcze zużywać, skoro nie muszę, prawda? Tych meat pie'ów na przykład. O, to sporo dało. To sporo dało. Czy ja mam jeszcze jakiś item leczący? To jest dobre też pytanie. Blue herb. Ale oczywiście nie możemy sobie nic skraftować jeszcze. Czy możemy kraftować już? Oczywiście nie. Dobra, zaraz się... Kurwa nie, no po prostu no nie. Żyje? 3 HP, świetnie. Gdzie my jesteśmy? Dobra, moi drodzy, ja do was za chwilę wrócę, bo też nie chcę, żebyście cały czas mieli to samo. Po prostu wrócę i mam nadzieję, że tym razem mi się uda. Okej, moi drodzy, już jesteśmy i... Zapisałem. Zapisałem grę, bo naprawdę wydaje mi się, że troszeczkę tu czasu spędzimy, a w szczególności, że tu bardzo łatwo sobie skręcić kark. Ja już wam nieraz mówiłem, że ja tutaj chciałbym sobie tą grę rozegrać na spokojnie, więc zapewne te odcinki będą długie i monozolne, się powiedział, że mozolne. I oczywiście ściągnąłem sobie bronię. Teraz mamy już normalne, oczywiście nasza koleżanka. Nasza koleżanka ma w tej chwili ten ring na sobie, na głównym bohaterze. Wydaje mi się, że to nie jest głupi pomysł. A? Może go pokonamy. Przynajmniej spróbujemy. Marina ma ringa. Więc spróbujemy jak najbardziej go pierdyknąć. 16. 19 dużo. 200 niecałe. Dobra, ale widać, że Marina sobie tam trochę tego HP odzyskuje, więc nie jest źle. 26, pięknie. Dobra. Zaczął jogować, więc oczywiście robimy rewapy. Obydwoje. No i git. No nie jest trudny. Naprawdę nie jest trudny, myślę, że on jest naprawdę cięższy, jeżeli chodzi o to. Dodatkowo zapomniałem ostatnio odciąć mu głowę. O nie, bonsał się zepsuło. A mam jeszcze jedno. Właśnie, teraz mi... O kurwa? Nie można mu ba uciąć? No jaja sobie robicie, nie no. Zdecydowałem dwa razy bonsał. Czyli mu się nie dał buff odciąć. Niedobrze. Kurwa, żeś się popisał, Shiro. Toś się popisał. Ja wam to przyspieszę chyba. Ja wam to przyspieszę. No przepraszam was, naprawdę. To nie jest... umyślnie zrobione. Chcę przyspieszyć. Natomiast przyspieszyć to jeszcze bardziej robi głupotę. Anti-rope. Dobra, tym razem pójdę górą, bo i tak muszę jednego pokonać minimum. A najlepiej dwóch. Nie zdążyłem sprawdzić, czy ona ma HP. Ma HP. Skills.
może tok nie byłoby złe. Rabel też atakuj, tylko on teraz mi już gorzej pójdzie na 100%. Bo tu już kryta nie dostaniemy takiego ładnego. 20, o jest. Właśnie. Niby mam awaryjny jakiś tam Blue Vial. Oczywiście. O, dobra, krytyk wpadł. W trzeciej rundzie on zaczyna jogować, więc mamy chwilę wolnego. Partą mamy... Partą wygląda, mamy test. Dobra. Nie będziemy mu łba ucinać, bo widzę, że on nawet, kurczę, on nawet, jakby nie patrzeć, ma ten łeb dziwny taki. No właśnie, jest tu nawet opisane. Ciało Pillermana jest niezwykle wytrzymałe. Wygląda na to, że chodzi o mięśnie. To wszystko to mięśnie. Dobra, no. Ach, chodź, tobie też dopierdolę. Garści. Marina się wyleczy przynajmniej trochę. Rabel, dawaj. No i widać, że on ma tą głowę tak osadzoną dziwnie. Widać, że on ma tą głowę bardzo dziwnie osadzoną, więc to właśnie przez to pewnie nie da się mu łba uciąć. Być może jest jakiś inny sposób, żeby mu to uciąć. Dobra, to zjoguje, tak? Tak. Rev up. Bez krytyka jesteśmy, więc może być problematycznie. 7-4. Tak, oczywiście poleciał. Zakon dużo hituje. Search. To było tu. Find nothing. Kurde, faja. Dobra, tylko tak, tu była gdzieś koleżanka wisząca jeszcze. Prawda? Nie spieszę się już, nie klikam, nie wiadomo co. Tutaj była koleżanka do rozwiązania. Tutaj the rope. Nie mogę się dać spierdzielić. Poszklanie i narusztowanie. Poszklanie i narusztowanie. Wydaje się, że te łańcuchy utrzymają żyrandol w powietrzu. Możemy uciąć łańcuch za pomocą bolt cuttersów. Investigate. Co nam powiesz o tym? Ocynkowany łańcuch wydaje się mocny i trwały. Będziesz potrzebować jakiejś poważnej dźwigni, aby je obciąć. Items. Book. Oczywiście, Shiro będzie teraz zapisywał co grę. Co minutę! Why not? Zobaczmy, co się stanie, jak to obetniemy. Ole jebło! Ohuhuhu! Brzmi, jakby Randall przebił ziemię. Taką mam nadzieję. Ale jebło. Ale to było dobre. Ale urwał. Gdyby to ale obciął. I zobaczcie, nie ma tu przejścia. Nie ma tu przejścia w dół. Ale wydawało mi się, że gdzieś było to przejście chyba. O, tutaj właśnie jest. Faktycznie. Dobrze mi się wydawało. Widzicie, Shiro nawet pomyślał. To jest gdzieś tu. A, czyli to jest przejście główne tak jakby. Są jakieś jeszcze wazy. Lone candle here. Na krzesło nie możemy wejść. Dobra. No ale tędy byśmy się raczej przedostali normalnie, więc... Idziemy w prawo. Zobaczymy, czy ten żyrandol naprawdę się przebił. Wydałoby się, że tak. Dobra, skrzyneczka. Będzie oczywiście HR. Oczywiście, że tak. Nie jest puste. Bardzo jest niesprawiedliwy. Ten RNG. Naprawdę, w tej części to jest mega... Widać, że to jest zrobione na opak. Nie mamy szansy 50 na 50. Nie wierzę w to, że to jest szansa 50 na 50. Naprawdę. Nie wierzę w to. Dobra, jest tutaj ciało nagiego mężczyzny. Raczej wygląda na to, że nie ma nic przy sobie wartościowego. Sądząc po zapachu, wygląda na to, że umarł dawno temu.
Mogę mu obciąć głowę? Nie mogę. Dobra, czyli ja nic nie miał. On sobie wisiał tylko. Statua, czy pomnik pogrążonego w żałobie. Żałobnik musi być uważany za świętego w tych stronach. Będzie to samo? Tak. Jak mi się przebiło? Przebiło! Lurb? Wydawało mi się, że coś się poruszyło, ale chyba nie. Dobra. Możemy trochę podbiec. Jest koleżanka. Ona coś miała błyszczącego. No właśnie, dobrze mi się wydawało. Znajduje się ciało kobiety w sukni ślubnej. Kobieta wygląda na to, że nadal ma na sobie obrączkę. Weź to. Otrzymujesz Beetlestone. Nie wiem, co znaczy Beetlestone. Czy czym jest Beetlestone? Bitersi? Czy jacyś Bitersi? Zobaczmy. Tłumaczenie jest słabe. Pierścień dawno zaginionego nowego boga Beetle. Ring posiada magię. Imburet, co znaczy imburet? A, przeciągniętym. Tym, co nieustannie wycieka z kryształu. O kurde. Oczywiście, że to biorę. Nie wiem, do czego mi to potrzebne, ale biorę. Coś jeszcze da się zrobić? Nic. Dobra. Pozostawiona żywność na zgnicie. Chociaż nie masz pewności, czy tak było, czy wyglądało to tak na początku obrzydliwie. O Jezu, jakieś randomowe śmieci na stole. Nic, co by przykuło twoją uwagę. Konfesjonał? To konfesjonał. Możesz go użyć, żeby oczyścić się z grzechów. Kolejny duct tape. I szylingi. Dobra, na razie tam nie wchodzimy. Zaraz tam wyjdziemy oczywiście. To jest drugi poziom. Powietrze wypełnia absolutnie obrzydliwy zapach krwi. Tu jest zamknięte. Tu jest zamknięte! Oh no! Anyway. Czyli tak, rozumiem, że tu przejścia nie ma. Tu przejścia nie ma. Tu w ogóle jeszcze jakieś było przejście? Ja nie chcę też tak od razu iść dalej, że tak powiem. Które czegoś tu mamy co robić w teorii. Bo jeszcze w teorii mamy co robić. Tak, w lewo nie pójdziemy, czy pójdziemy? Kurde, teraz bym zaryzykował. No ale tu save'a nie mam. Tu save'a nie mam. Trzeba byłoby z drugiej strony jakoś przejść. Ewentualnie może spaść gdzieś. Tego pewnie nie jestem. Dziwna łuna, przepraszam bardzo. Co tu się odjanie Pawla? Wychodzi na to, że nic tutaj już nie ma. Tu była ta babiczka. Kurwa nie. Nie. Okej. Okay. 1 HP. Nie, no to byłoby sensu. Continue. To było przy tym. Dobra, o tyle dobrze, że to po prostu jebło. Wiem gdzie przejść. Bo tu. Schodzimy niżej. Schodzimy po prostu niżej. I wydaje mi się, że również będę mógł skrzynkę otworzyć. Po raz kolejny. Bo teraz będzie head. Nie, teraz będzie oczywiście... No właśnie, widać to. Widać, że to RNG jest zrobione celowo. Naprawdę. Czy celowo. Że celowo jest utrudnione. Bo to nie jest takie, wiecie, no 50 na 50 całkowite. Przykre to jest. Naprawdę nie powinno tak być. Wydaje mi się, że te skrzynie naprawdę powinny mieć 50 na 50. Dożył reszkę i tyle.
udać się albo nie. Tutaj niestety tego nie ma. Kurde, poleciał mnie w tą stronę, to trzeba. To jest trochę przykre. Bo czuję non-stop taką niesprawiedliwość z gry. Znaczy, wiecie, nie mówię, że... Nie mówię, że... to mega jakoś przeszkadza, no bo my mamy tak naprawdę itemy skądś indziej, prawda? O, brudny papier toaletowy, świetnie. To jest item na moją miarę. Dobra, Żyrandol rozbił się o podłogę, przebił podłogę. Mógłbyś skoczyć na dół, jeśli zechcesz. Investigate. Jest tam ciemno. Powietrze wypełnia zapach odchodów i krwi w pobliżu ziejącej dziury. Nie możesz usłyszeć czegokolwiek ruszające się w ciemności. To oczywiście jump down. Wow. Powietrze wypełnione jest... wypełnia absolutnie obrzydliwy zapach krwi. Dobrze wiedzieć. Of fragment. Pep pills. Co tutaj jest? Cela jest zamknięta za pomocą prostej, zartawiałej kłódki. Możemy force open the gate. Spróbujmy. No, jeszcze jesteśmy głodni, więc tym bardziej raczej się nie uda, ale... Być może to jest naprawdę bardzo delikatna cela. Ale jednak nie. Dobra, dried meat. Kolejne. Jak to nasze dziewczyny? 75, dobra. Cóż to za ślimak? Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Dam ci sera na pierogi. Dobra, użyjmy sobie Blue Vial, bo myślę, że się może przydać dla Mariny. No, może być, może być. Zapiszmy sobie oczywiście grę. Pamiętam, że mam jeszcze Craftsmana, więc na spokojnie, moi drodzy. Bo tych save'ów tutaj napierdolę tyle, że matka. Ślimak, czym ty jesteś? Czemu zabijasz ślimaka? Ej. Czemu zabijasz ślimaka? Nie. Nie ma opcji. Kozą może. Meat pie, blue herb. Blue herb, to jest herb, nie herb. No to H to jest takie nieme. Jest tu napisane coś krwią. Oni wychodzą z kałuż krwi. Czy wyszli? Nie wychodzą. Tego się obawiam. Co kurwa jest? Statua. Do tej istoty zdaje się coś trzymać. Sięgnij po to. Zdobyłeś Martyr Effigy, co to znaczy wizerunek męczennika. Nie możesz wyjaśnić czemu, ale mała statuetka wydaje się wydawać bardzo ważna. To jakieś stwory, no on może żyć jeszcze, tak? Czy nie? Oczywiście nie. Dobra, czy to jest jakiś przedmiot? Whip. Nie. Nie. Beetlestone tylko, ale to dobra, Beetlestone sobie oczywiście weźmy. Equipment. Tu też nic nie ma. I tu też nic nie ma, czyli nie, to jest po prostu prze... Kurwa, wiedziałem. To są właśnie te pulsy. Mocno okaleczone zwłoki. Wygląda na to, że nie żyje od dłuższej chwili. Investigate. Ciało zostało rozczłonkowane przez coś, czego nie możesz całkiem określić. Na ciele widać wiele śladów bicza.
Martwy mężczyzna ma coś wypchanego w kieszeni. Czyli taut. Poczuj to. Poczuj to. Przeszukaj go. Znajdujesz klucz kościelny oraz klucz kanałowy. Klucz ściekowy. Do ścieków. Bul, bul, bul. Dobra, ale tędy nie przejdziemy. Ciekawe. Kurde, poszedłem do tego pulta. Ale one wyjdą stąd. Basen pełen krwi. Krew wydaje się relatywnie świeża. Możesz zobaczyć sylwetkę swojego odbicia we krwi. To zniekształca cię nie do poznania. Mamy kredę. Mamy rurkę. W teorii chyba mamy to, po co przyszliśmy. Wiedziałem, że ten ślimak, kurwa, będzie zły. Dobra, coś jest napisane krwią. O tak, potrafię przeczytać krew. Z niej się narodziłem. Wiedziałem, żeby nie zabijać ślimaka. Rozlew krwi ich przyciąga. Jest tu ślimak, dobra. Dobra, znów to samo. Krew wydaje się być relatywnie świeża. No trudno, jak będę musiał, to będę walczył z tym ślimakiem. Wolałbym nie. Bo wydaje mi się, że on nie jest taki słaby, na jakiego wygląda. Myślę, że to chyba taka dla nas skara w sumie. Warby, penny bun. Już papieru toaletowego tutaj to jest masa. Wygląda na to, że to wiadro służyło kiedyś jako toaleta dla więźnia. Z tego może wyjść to dziadostwo chyba. Dobra, to jest ten pół. Po pół nie idziemy. No i to są ci więźniowie. Ciekawe. I teraz nie wiem, czy naprawdę sobie nie przerąbałem. Nie wiem, czy sobie nie przerąbałem. Dobra. Co? Żandło przebił sufit. Nie wydaje się być drogą powrotną. No jak to nie? A, możemy to służyć. Okej. Okay. No head. Oczywiście będzie co innego. Oj, powiem wam osobiście, że jest ciekawie. No i tutaj już sobie zablokowaliśmy, widzę, trasę. Pewnie dało się przejść inną trasą. Lemy z koleś. Wygląda to, że przejął łóżko? Czym ty jesteś? Dziwny stwór. Jest coś tutaj napisane na papierze. I kto się teraz śmieje? Kto się teraz śmieje? Pytam. Znalazłem najbezpieczniejsze miejsce w tym zgniłym mieście. Kto jest teraz głupi? Being left here. To na razie cię nie otwieram, bo chyba nie ma to sensu. Jeszcze tu jest. Tylko kurde, powiem wam osobiście, że tutaj nie ma żadnego przejścia. Troszeczkę mnie to niepokoi. A mi też się nie chce z nimi wszystkimi walczyć. On na pewno do mnie wyjdzie.
O dziwo nie. Spider-Man. Spider-Man po prostu się na ciebie patrzy. Wiadro pełne. Filof, co to było? Brudu, aha. No dobra. Idziemy dalej. No i tutaj mamy Circle. Circle, który muszę sprawdzić znów. Fear and Hunger Termina Circles. Ritual Circles. To jest chyba ten niepełny. Tak? A nie, to on już jest opisany. O kurde. Dyskowne się tylko podkreślają klaustrofobię. Dobra, tutaj nie mam przejścia. Czyli tu już ktoś tam by link napisał. Pillar of Clay, czyli pilar gliny. Molded. Możemy coś z tego rzeźbić. Co? Zrobiłeś podobiznę samego siebie. Wygląda dobrze. Nawet jak na ciebie. Nie wiem, do czego jest to. No właśnie, ale po co nam te kukły? Nie mam pojęcia. Trochę się martwię tym. Kurde, to jeszcze naprawdę te dźwięki tutaj. To jest takie podkreślenie tego zaszczucia. Wow. Wow, wow, wow. Naprawdę. Dźwiękowienie jest po prostu perfekcyjne. Powiem się, że zaraz może się skończyć nasza podróż. Dobra, mold it. Kurde, czemu są tutaj te dziwne kupy gliny? Nie wiem. Jajko. Świetnie. Kolejny circle. Wow, czym ty jesteś? Zapiszę oczywiście. Sprawdzimy. Alignment. Prawie jesteś wystraszony. A tu jeszcze Hera, Kokahacz, LSD może być. Czym ty jesteś? Słup ludzkiego mięsa. Dobra. Co? Nie reaguje na twoją prezencję. To jest akurat dziwne. Myślałem, że będziemy mogli sobie bez problemu tutaj coś narysować, ale nie. I... Co? Gdzie to jest dziewczynka? Dziewczynka wyrazi się trzęsie. Wszystko w porządku? Nie chciałam tego zrobić. Naprawdę nie. Po prostu próbowałam ją ochronić. Dark Marina? Dark Marina! Zrobiłam to dla ciebie. Musisz mi uwierzyć. Po prostu się uspokój. Nikt cię nie obwinia. Czy ja cię znam? Nie oskarżaj mnie, cokolwiek zrobiłaś. Uspokój się. Sniff, sniff. Dziewczynka płacze i histeryzuje. Zrobiłam to dla nas obojga. Uwierz mi. Dziewczynka po prostu płacze dalej. Ja nie chciałam tego... Nie chciałam tego zrobić. Nie chciałam zabić. To był koszmar dla nas obojga. Nie zrobiłaś nic złego, po prostu się uspokój. Twoje łzy nie zwrócą mojego życia. Nie zrobiłaś nic złego, po prostu się uspokój. Ale... On jest martwy. Zabiłam go. Wszyscy robimy okropne rzeczy.
Po prostu postaraj się o tym nie myśleć. To, co ja myślałaś, co jest nie tak z tobą? Zrobiłaś to celowo, co jest nie tak z tobą? Wszyscy robimy koszmarne rzeczy. To przez niego. Tego diabła na górze. Wygląda na to, że w końcu się uspokoiła. Jak się nazywasz? Znasz mnie, jestem Samir. Widziałam cię w pociągu. Jak się tu dostałaś? Nie pamiętam. Ona ma dziwny uśmiech. Co się tutaj dzieje? Samari po prostu patrzy na ciebie taka zmieszana, w sensie zakłopotana. Zdziwiona. Aha, ona sama nie wie. Nie jest sobie bezpiecznie. Wróćmy razem. Nie. Nie chcesz mnie tutaj. Znaczy mnie tam. Gdybyś wiedziała, co zrobiłam. To nie ma znaczenia. Po prostu chodźmy do pociągu. Oho, coś słyszymy. Też tam idziesz? Tak. Skończyłam już tutaj. Okej, jest to więc obietnica. Dobra, wrócę do pociągu. Mam swoje sposoby, jeśli znasz czerwone łuki? Co? Czy tu dostałaś? Nie chcę wam powiedzieć. See you there. Aha, do zobaczenia tam. Dziwne. Ale te czerwone łuki to właśnie... wydaje mi się, że one są tymi blotpitami, wiecie? Tymi basenami. Pozornie studnia bez dna. Z wnętrza wydobywa się zapach zgnilizny. To raczej nie jest nic dobrego. Tylko tak, no to była dziewczynka. To co dalej? Czemu nie możemy tu nic rysować? Możesz poczuć, że coś za tobą idzie. O, tu jest w ogóle przejście. Zobaczcie. Kolejny mold. Nie wiem, czy już odcinka nie powinienem kończyć. No trudno, będziemy mieć jeden dłuższy odcinek. Kolejny Blood Pit. No i Meatpie, świetnie. I są te złote bramy. Są te złote bramy, ale musimy mieć klucz. Ktoś na ciebie spogląda z dystansu. O, mindy, co 19, o Jezu. O Jezu. Dobrze. 18. Nie no, musimy już użyć itemu. To co, po gorzałce? Po gorzałce. No już nie, już nie, już nie płacz. Już nie płacz. Naprawdę wydawało mi się, że tutaj było jakieś przejście, ale chyba nie. Tak, też nic nie ma, nic nie zostało. No to idziemy stąd. Wracamy. Widocznie tutaj ten circle, który nam tam został. To musiało być... O, jest jakiś tekst. Myślę, że pójdziemy sprawdzić, co z tą dziewczyną. No, krucyfik z Almera. To czytaliśmy w sumie. Tutaj może być gdzieś zaraz kolejne koło. Się circle. Będę. Nic więcej. Ołtarz nowych bogów. Aby udobruchać tych, którzy przy nim siedzą w wielkiej sali, musisz złożyć godną ofiarę. To nie jest ten sam krąg,
Do głów? Złóż offering. No właśnie, to jest chyba to. No zaraz zobaczymy na koniec jeszcze. Of alignment. Dobra. Dopiszmy sobie. Dobra. Offering. Masz 11 obciętych głów w swoim posiadaniu. Chcesz poświęcić je wszystkie? Sacrifice all. Skażony powoli podniesie skórze krwi. Skażony. Istnienie nie do zniesienia. Cierpienie. Agonia. Odgrywamy sekretne, tajne piosenki, które rozbrzmiewają echem od wewnątrz. Dźwięk ten jest ostry jak brzytwa. I tnie mięso. Nie ciało. Potrafisz przeszywać ciało. Potrafisz je usłyszeć? Tak. Potrafisz usłyszeć mój głos po tym wszystkim. Ty, który przychodzisz z ofertą. Zapytaj, co dostaniesz w zamian. O, mamy 11 Soulstone Shardsów. Kurde. O, odkrywco dalszych rejonów. Żegnaj. Powietrze znowu stało się lżejsze. Czujesz, że z twoich barków spadł ciężar. Ciekawe. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Spear and Hunger. Termina. Trzymajcie się. Hej, hej.